Dzisiaj będziemy kontynuować temat i dzisiaj go przerwiemy. Nie bądźcie zaskoczeni, że go dzisiaj przerwiemy. Nie przerwiemy go dlatego, że wyczerpiemy materię, ale dlatego, że internauci, których cenię za to, że chcą mieć z nami kontakt i piszą, i pytają, i proszą, poproszono mnie, aby się ustosunkować do tematu, jakim jest przerywanie marnego postępowania przez ojców nam przekazanego. Ja to tak delikatnie powiedziałem, bo w prośbie, prośba brzmiała inaczej. Bracie, wypowiedz się na temat przerywania przekleństwa przez ojców z pokolenia na pokolenie przekazywanego. I ten temat od przyszłego wtorku chcę zwiastować. A także na koniec będziemy chcieli się modlić o tych, którzy czują, są świadomi, że wiele trudnych doświadczeń ich życia spotyka ich dlatego, że gdzieś tam ojcowie, dziadowie się czymś popaprali, w coś się zagmatwali, weszli na terytoria, na które wejść nie powinni. Powiecie, ale ja się na nowo narodziłem. Tak, ale to nie zawsze oznacza, że nowonarodzenie uwalnia nas od przekleństwa pokoleń. O tym będziemy chcieli mówić. Wydaje mi się, że jest to temat na czasie, bo nawet dzisiaj jedna z osób aż z okolic Włodzisławia przyjechała, żeby się o nią modlić, ponieważ jest świadoma, że jej rodzice wywodzą się z alkoholickiej rodziny i że coś z tego przekleństwa i okultyzmu i innych rzeczy, którymi się sparali, zajmowali jej dziadowie, przeszło na nią i ma obawy, aby nie przeszło to na jej 9-letniego syna. Dlatego przyjechała, aby się o to pomodlić. Po trzecie, pastor zboru z Zielonej Góry prosi, abym przyjechał z 3-dniową usługą, piątek, sobotę i niedzielę. A kiedy go zapytałem, dobrze, a czy masz jakiś temat, który chciałbyś, abym poruszył? Tak, przerywanie przekleństwa dziedziczności. A więc widzę, że jest to temat, który Duch Święty podnosi z jakiegoś powodu. Być może właśnie po to, żeby nas odciąć od tego, co się gdzieś za nami wlecze z pokolenia, z dawnych pokoleń, z tego, co gdzieś tam ktoś, nasi ojcowie albo nasi dziadowie parali się okultyzmem i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj to jak gdyby usiłuje przylgnąć do nas. A więc będę na ten temat zwiastował, a zakończymy to zwiastowanie modlitwą o tych, którzy są jak gdyby przytłaczani przekleństwem przeszłości. A o czym mówimy? Ponieważ 2 tygodnie miała miejsce przerwa, muszę pewne rzeczy przypomnieć. Mówimy o potężnym zmaganiu się dwóch królestw. Duchowych królestw. Bo oprócz tych geograficznych, fizycznych państw, zwanych w czasach biblijnych królestwami, istnieją także dwa potężne duchowe królestwa. I niektórzy uważają, ja się też po części z tym zgadzam, że większość wydarzeń, które mają miejsce na ziemi, zaczynają się gdzieś tam w tych duchowych królestwach. Powiem nawet więcej. Ja
jestem raczej zdania, że ci, którzy twierdzą, iż władca tego świata, książę ciemności, Bóg tego świata, tak sobie zorganizował swoje królestwo, iż nad każdym krajem ustanowił swojego szczególnego, osobliwego zarządcę, osobliwego księcia. A zatem jeśli ta teoria ma rację, jest prawdą, ja wierzę, że tak, to książę ciemności, Bóg tego świata, nazwijmy go po imieniu, szatan, ustanowił również i nad Polską swojego księcia, swojego zarządcę, jeszcze innego nad Czechami, nad Słowakami. Tak, tak, Biblia daje nam do zrozumienia, że to Bóg ustanowił granice zamieszkania. I w Starym, i w Nowym Testamencie jest o tym mowa. To nie jest tak, że to się stało na skutek przypadku. To Bóg ustanowił granice zamieszkania. I diabeł także w jakimś stopniu to wykorzystuje. I teraz popatrzcie. To, co mówiłem na początku. Niby tak blisko, a jednak naród, swój charakter narodu jest różny od sąsiedniego narodu. Tak jak już mówiłem, charakter Polaków, nas Polaków, jest zupełnie inny niż charakter Czechów, niż Słowaków, jeszcze inny niż Ukraińców, a jeszcze inny niż Niemców. Dlaczego tak jest? No bo mówi się, że właśnie ten książę, którego diabeł ustanowił nad poszczególnymi krajami, oddziaływuje w zależności od swojego charakteru na narody w danym kraju zamieszkałe. Mam nadzieję, że rozumiecie, co chciałem przez to powiedzieć. A więc jakiś książę ustanowiony przez wroga nad Polską ma taki charakter i ten charakter on przekazuje Polakom. Inny książę gdzieś tam nad Czechami, Rumunami i innymi krajami ustanowionym, swój charakter przekazuje tym narodom. Zgodziłbym się nawet, idąc dalej, z tymi, którzy mówią, że to idzie jeszcze niżej, że nie tylko nad poszczególnymi krajami są ustanowieni zarządcy, książęta, ale także większe aglomeracje miejskie są pod kontrolą tych ustanowionych przez ducha ciemności, ustanowionych duchów ciemności, a więc ustanowionych władców ponad poszczególnymi miastami. I coś z tego jest na rzeczy. No, przypomnę wam, kochani, dwa leżące obok siebie miasta. Nazaret i Kafarnaum, galilejskie miasteczka, tak bardzo blisko siebie leżące, oba w Galilei. Ale gdy Jezus przyszedł do Nazaretu, to co? Nie mógł tam uczynić żadnego cudu. Wręcz przeciwnie, musiał stamtąd uciekać. Przeszedł do Kafarnaum, nieopodal. A tam całą noc ludzie szli, aby się z nim spotkać. Skąd ta różnica? Skąd się bierze ta różnica między postawą Nazaretan, a postawą mieszkańców Kafarnaum? No, bibliści domyślają się, że chodzi o to, iż ten książę panujący nad Nazaretem był tak oporny, był tak przeciwny, że nie dopuścił ludzi do spotkania z Jezusem. Tak jak powiedziałem na początku, większość wydarzeń, które się dzieją na świecie, bierze swój początek gdzieś tam w sferach niebieskich. A więc oddziaływuje królestwo, albo królestwo ciemności, albo królestwo światłości.
Przypatrzmy się jeszcze przez moment, jakimi cechami charakteryzuje się Królestwo Ciemności. Posłuchajmy. Oto w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, w 10 wierszu Pan Jezus mówi tak. Złodziej, kogo ma na myśli, to chyba nie muszę tłumaczyć. Złodziej przychodzi tylko, nie ma innego celu, nie ma innej motywacji. Przychodzi tylko po co? Po to, by kraść, zażynać i wytracać. Oto jego cel. Oto cel działania Królestwa Ciemności. Jego pragnieniem jest nie tylko utrudniać nam życie. Jego celem jest także docierać do małżeństw, rodzin, rozbijać, dzielić, antagonizować, a więc czynić chaos i zamieszanie. Oto kierunek działania Królestwa Ciemności. A w objawieniu świętego Jana w 12 rozdziale, w 12 wierszu jest tak napisane. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu. Dlaczego? Gdyż wstąpił do was diabeł, pałając się wielkim gniewem, bo wie, że czasu ma niewiele. Oto znowu Biblia objawia nam charakter naszego wroga. Nienawiść, złość, gniew, zwielokrotniona faktem, iż świadomy jest tego, że czas już jest krótki. Dalej, popatrzcie jeszcze na jedno miejsce, albo na dwa. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, od 10 do 17 wiersza. Nauczał w jednej z synagog w sabat. A oto była tam kobieta od 18 lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. A Jezus, ujrzawszy ją, przywołał ją i rzekł do niej: kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. I położył na nią ręce i zaraz wyprostowała się i chwaliła Boga. A odpowiadając przełożony bożnicy, oburzony, że Jezus zdrowił w sabat, rzekł do ludu. Jest 6 dni, kiedy należy pracować. W te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać, a nie w dzień sabatu. Odpowiedział mu Pan i rzekł: obłudnicy, czy nie każdy z was odwiązuje w dzień sabatu swego wołu? Czy osła od żłobu i nie wyprowadza ich do wodopoju? I teraz to, co na co chciałem zwrócić uwagę. A czy tej córki Abrahama, którą szatan, widzicie, po co przychodzi? Związał. I przez 18 lat trzymał ją w zniewoleniu. I jeśli bym dzisiaj zapytał, skąd biorą się te przypadki wałęsania się pijanych mężczyzn i kobiet po ulicach naszych miast i wsi? Czy myślicie, że oni nie wiedzą, że to jest zło? Czy myślicie, że oni nie płaczą nad swoją postawą wobec swoich żon, dzieci? Wiedzą, że jest to tragedia i nieszczęście. Wiedzą. Czy ci młodzieńcy wstrzykujący sobie narkotyki nie są świadomi, że w ten sposób skracają sobie życie? Uzależniają się? Wiedzą. Wiedzą. To dlaczego to robią? Popycha ich do tego jakaś niewidzialna,
duchowa siła. Zgadzacie się ze mną? Powiedziałem na wstępie, że to, co się dzieje na świecie, bardzo często zależy od tych sfer niewidzialnych, duchowych. I tego mamy przykład. Dlatego w moim przekonaniu, dobrze robimy podczas dni skupienia, kiedy wzywamy tu ludzi i nakazujemy demonowi alkoholu, który związał tego mężczyznę lub kobietę, aby go rozwiązał. No bo skoro on tego nie chce, a jednak jest, to znaczy, że ktoś go związał. Tak jak tę kobietę. I trzeba kogoś stojącego z boku, kto go rozwiąże. I jeszcze może jeden przykład. Ewangelia Marka, rozdział 5. Znane wydarzenie z krainy Gadareńczyków. 5 rozdział. Popatrzcie, kochani, bo ja tego czytać w całości nie jestem w stanie, bo zbyt dużo czasu by nam to zajęło. Ale gdy czytamy 5 rozdział, możemy uronić łzy nad sytuacją tego nieszczęśnika. Człowiek mieszkający w grobach, to jest chyba nienaturalne, bijący się, tłukący się kamieniami, a więc zdewastujący swoje ciało. Ponadto nago biegający między ludźmi. No, chyba rozumiecie, że to jest zdziczenie, prawda? To jest zdziczenie. No ale gdybym zapytał, kto tego nieszczęśnika do takiego zdziczenia doprowadził? Kto? No wystarczy czytać. I przybył na drugi brzeg morza do krainy Gadareńczyków. A gdy wychodził z łodzi, oto wybiegł z grobów naprzeciw niego opętany przez ducha nieczystego człowieka, który mieszkał w grobowcach i nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać, gdyż często związany pętami i łańcuchami zrywał łańcuchy i kruszył pęta i nikt nie mógł go poschromić. I całymi dniami i nocami przybywał w grobowcach i na górach, krzyczał i tłukł się kamieniami. Sytuacja godna pożałowania. A przecież ten człowiek miał jakiegoś ojca. A przecież ten nieszczęśnik miał jakąś matkę. Przecież któraś matka wydała go na świat. No pomyślcie, matki, jakby się czuły, co byście przeżywały, gdyby wasze dziecko tak się zachowywało. I ludzie chcieli go w jakiś sposób poskromić, ale na nic się to zdało. Aż wreszcie przyszedł Jezus. Reprezentant tego innego królestwa, Królestwa Bożego. I co się dzieje? Ten człowiek przybiega, pada, a na koniec mówi: co my mamy z Tobą, Jezusie? Przyszedłeś tu przed czasem, żeby nas trapić. Demony wiedzą. Diabeł wie, że czas jego działania jest jaki? Krótki, ograniczony. I to przyjście Jezusa było za wcześnie, bo on wie, że rozliczyć się będzie musiał dopiero pod koniec. A Jezus przyszedł wcześniej. Przyszedłeś przed czasem, żeby nas trapić. A więc wpływ Królestwa Ciemności jest zawsze destrukcyjny. I te rozbicia, i te niezgody, i te bunty, i te wojny, to jest wpływ Królestwa Ciemności.
I czasem nawet nie warto się srożyć na człowieka. Apostoł Paweł pisze, my nie mamy boju przeciwko krwi i ciału. Ma na myśli człowieka, bo krew i ciało reprezentują człowieka. My nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko władzom, zwierzchnością i mocą, które są na powietrzu. To z nimi toczymy bój. To one są sprawcami nieszczęścia. Zresztą popatrzcie, gdy tylko Adam oddał świat do dyspozycji chytrego węża, o tym jest mowa w trzecim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, w czwartym rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, o czym jest mowa? Że Kain zabija swego brata Abla. Od razu. A o czym jest mowa w czwartym rozdziale i następnych? Występuje tam niejaki Lamech, który mówi, jestem gotów zabić nawet niemowlę, jeśli by mi krzywdę zrobiło. Skąd ta wściekłość? A cała cywilizacja pogrążyła się w czasach Noego w grzechu. Skąd się to wzięło? Wpływ królestwa ciemności, prawda? I to jest oddziaływanie jednego królestwa. Ale my musimy, nie wolno nam zapominać o wpływie innego królestwa. Bo kiedy Jezus miał się pojawić, to pamiętacie, bośmy o tym mówili, co Jan Chrzciciel powiedział? Pokutujcie, bo przybliżyło się Królestwo Niebios. A więc nagle w to królestwo ciemności wdarło się inne królestwo. Królestwo, pomóżcie mi, światłości. Jezus jako król królestwa światłości przyszedł, aby zdemolować królestwo ciemności. Jan to pięknie podsumował. Pięknie podsumował to Jan w pierwszym swoim liście, w trzecim rozdziale, ósmym wierszu. Powiedział tak, na to się objawił Syn Człowieczy, aby, w starym tłumaczeniu jest użyte słowo, zepsować, w nowym tłumaczeniu zniweczyć dzieła diabelskie. Jedno królestwo i drugie królestwo. W Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale, w 18 wierszu, gdy tylko Pan Jezus się pojawił, stanął w Nazarecie i powiedział, Duch Pański jest nade mną i namaścił mnie, abym zwiastował Ewangelię, otwierał oczy ślepym, ale także związanych, zniewolonych wypuścił na wolność. I oto mamy zmaganie się od tysiącleci tych dwóch królestw. Królestwa światłości z królestwem ciemności. Królestwa ciemności z królestwem światłości. I walka, ta walka między tymi dwoma królestwami w sposób symboliczny, mówiłem o tym poprzednio, przedstawiona jest na podstawie takiego wizualnego obrazu, kiedy walczy Izrael z kim? Z Amalekitami. Przyśledźcie sobie, kim byli Amalekici. Amalekici to był naród poczęty w grzechu. Niejaki Elifas, wnuk Ezawa, współżył z ladacznicą i z tego współżycia urodził się Amalek. A więc grzeszna natura. I żaden naród nie był tak krwiożerczy, tak negatywnie nastawiony do Izraela, jak właśnie Amalekici.
A kim był Izrael? Boży lud. I widzicie, możemy teraz powiedzieć tak. Te duchowe sfery, posługując się ludźmi, walczą przeciwko dzieciom Bożym. No bo diabeł przecież jako taki, on nie ma ani rąk, ani nóg, ani oczu, ani ust. W związku z tym, no nie może z nami rozmawiać tak, jak my między sobą rozmawiamy. Ale on najczęściej staje za Amalekitami. Amalekici. Ludzi, za ludźmi przez niego inspirowanymi, by walczyli z dziećmi Bożymi. Jak myślicie, że to jest przypadek, że telewizja zieje krwiożerczością? Każdy film to albo seks, wyuzdanie, albo morderstwa i tak dalej. Czy to jest przypadek? Nie. To jest taka subtelna walka Amalekitów z dziećmi Bożymi. Żeby zanieczyścić ich oczy, uszy i sprowokować do grzeszenia. Ale żebyście się nie przestraszyli, mam dla was i dla siebie także radosną wieść. A tę radosną wieść chciałbym przekazać na podstawie drugiej księgi królewskiej. 6 rozdział. Tu by chciała czytać ten fragment od 8 wiersza. Ja powiem, o co chodzi, a potem zwrócę waszą uwagę na to, co jest pociechą mojego serca. Działo się to za proroka Elizeusza. Król Aramu, obecna Syria, postanawiał walczyć z Izraelem. I ustanawiał marszrutę, którą drogą pójdą, aby pokonać Izraela. Jeszcze dobrze się nie naradzili, a król izraelski już o tym wiedział. Przypominacie sobie to wydarzenie? Raz, drugi, w komnacie gdzieś tam po cichu rozmawiali, a król izraelski już o tym wiedział. Przekazywał mu to Elizeusz. I w końcu król Aramu zdenerwował się i powiedział, gdzieś tu jest szpieg między nami, jakiś kret, który donosi królowi izraelskiemu. Nie moglibyście go znaleźć? Nikt z was nie może go wskazać? A wtedy jeden z jego doradców mówi, nie, królu panie, to prorok Elizeusz. Zanim ty wypowiesz, on już wie, coś ty powiedział. No i wtedy król Aramu wysłał całe wojsko, całą armię przeciwko jednemu człowiekowi. Czyż to nie śmiechu warte? Potężną armię wysłał przeciwko jednemu człowiekowi. I kiedy to wojsko nadciągnęło, Giezy, sługa Elizeusza, przybiegł, trzęsąc się jak osika, panie, wojska, konnica otaczają nas. A Elizeusz siedział spokojnie, jakby nigdy nic. Daj nam, Boże, takiego pokoju w chwilach trudnych, żebyśmy nie popadali w takie drżenie, trzęsienie się, wstręt, przygnębienie, rozpacz, jak Giezy. Ale między Giezym a Elizeuszem była zasadnicza różnica. Co więc robi Elizeusz? W 16 wierszu Elizeusz mówi coś, co jest pociechą dla mojego serca. Mam nadzieję, że to również i wam dzisiaj doda otuchy. Elizeusz odpowiedział, nie bój się, więcej jest tych, którzy są z nami,
niż tych, którzy są z nimi. I modli się, Boże, otwórz mu oczy. I kiedy Bóg otworzył oczy Gezemu, co Gezem zobaczył? I otworzył Pan oczy sługi i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Gdybym nie miał 72 lat, to bym tu podskoczył. Ale się trochę wstydzę, bo lata robią swoje. A co myślicie, że Elizeusz był jakimś wyjątkiem? A czyż w liście do Hebrajczyków nie jest napisane, że Bóg oddeleguje aniołów swoich wobec tych, czy do tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Boże, otwórz nam oczy, żebyśmy jak Elizeusz widzieli to, czego Giezy nie widział. Bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż przeciwko nam. To prawda. Mamy przeciwko sobie królestwo ciemności, ale król królestwa światłości oddelegował swoich posłańców, aby nas strzegli. A więc droga siostro, drogie bracie, głowa do góry. Halleluja. Głowa do góry. Więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są przeciwko nam. A w Nowym Testamencie to jest jeszcze dosadnie powiedziane. Bo większy jest ten, który jest w nas, nie tylko wokół, w nas, niż tych, ten, który jest na świecie. Halleluja. Zapytasz, ale dlaczego tak? Czasem kto z nas skoczył, to tam jest taka ulica Bielska chyba się nazywa, a może nie. Tam, gdzie jest bank Ingebank. I czasem mi się zdarza iść i tam stoi, jak to nazwać, no, pancerny samochód i uzbrojeni strażnicy. I tylko się rozglądają, czy czasem ktoś nie ma pomysłu, żeby napaść na te pieniądze, które oni wyciągają, zabierają z tego banku. Stoją z pistoletami gotowymi do strzału. I zastanawiałem się, dlaczego tak? Bo wiedzą, jaka jest wartość tego, co przywożą, prawda? Wiedzą, że to są pieniądze, to są może miliony, może tysiące. Dlatego z czego tego? A co mówi Biblia o nas? Mocą Bożą strzeżeni jesteście. A co mówi Biblia o nas? Wysoką, drogą ceną zostaliście nabyci. Musimy zmierzać ku końcowi. Powiedzmy raz jeszcze, że człowiek, który się rodzi na ten świat, no te powiedzmy dziesiątki, setki dzieci, które się dzisiaj urodziły, one się stają automatycznie obywatelami dwóch królestw. Jakich? Polski, jeśli się w Polsce urodzili, i królestwa tego. Ja wiem, że kochacie wasze wnuczki i waszych wnuków. Ale nic na to nie poradzę. Urodziły się w Polsce i czy o to proszą, czy nie proszą, są Polakami. Nie możesz powiedzieć, to jest Amerykanin, bo się w Polsce urodził. Nie, nie, to jest Polak, bo się w Polsce urodził. W Urzędzie Stanu Cywilnego będzie zarejestrowany. Ale jednocześnie automatycznie staje się obywatelem Królestwa Ciemności, bo to Książę Ciemności ma we władaniu poszczególne państwa. I zapisanie dziecka
nawet niezapisanie w metrykach tego świata jest jednocześnie jak gdyby aprobatą na to, że to dziecko staje się obywatelem tego świata. No i co? I co teraz? I co teraz? W Ewangelii Łukasza Pan Jezus powiedział tak. Od czasów Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Boże, no ktoś mi tu podpowiada i dobrze, Królestwo Boże gwałt cierpi i gwałtownicy je porywają. Wczujcie się w to słowo. W liście do Kolosan Paweł pisze, że Bóg wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego, światłości. Kiedy to się dzieje? W którym momencie to się stanie? W którym momencie? Jak możemy zrozumieć, Królestwo Boże gwałt cierpi? Mój drogi, żeby stać się, przejść z Królestwa Ciemności do Królestwa Syna Bożego, wiecie, kim trzeba być? Wiecie, kim trzeba być? Gwałtownikiem. Co to znaczy? A Boże, jak chcesz, to mnie zbawię. Jak nie chcesz, to niech będzie wola Twoja. A wola Boża jest, aby zbawić wszystkich ludzi. Ale człowiek musi chcieć. Musi się wciskać przez wąską bramę. Dlatego jest napisane, że Królestwo Boże gwałt cierpi. Obojętnością, takim lekceważeniem nikt do Królestwa Bożego się nie dostanie. Diabeł do Królestwa Ciemności tak, tam się w ogóle nie trzeba o to troszczyć. Ale żeby wejść do Królestwa Bożego, musimy dołożyć starań. Ukrzyżować nawet nasze niechcenie, by wejść do Królestwa Bożego. Gwałtownicy je porywają. A więc jeśli chcę być obywatelem Królestwa Bożego, to muszę się stać takim właśnie gwałtownikiem. Zrobić wszystko, oddalić od siebie wszelki grzech, wszelkie zobojętnienie, żeby móc wejść przez tą wąską bramę, iść tą wąską drogą i w końcu wejść do Królestwa Bożego. To nie polega na zasadzie, jakoś tam będzie, ksiądz niech się o mnie martwi. Jak niektórzy mówią, on jest od tego, za to bierze pieniądze. Nie, to jest ułuda, to jest zakłamanie, to jest nieodpowiedzialność. Jeśli chcesz być obywatelem Królestwa Bożego, musisz zrobić pewien wysiłek. Rozmawiając z Nikodemem, Pan Jezus powiedział, jeśli Nikodemie chcesz wejść do Królestwa Bożego, musisz się na nowo narodzić. Pamiętacie, jak się rodziliście na ten świat? Bo ja nie pamiętam. Matki, powiedzcie mi, czy dziecię, które się rodzi, wymaga to jakiegoś wysiłku, czy nie? Wymaga. Dlatego gdzieś tam na porodówkach, jak krzyczą lekarze. Ja nie byłem. Proszę pchać! Może nie takiego słowa. Przed! A więc trzeba zrobić jakiś wysiłek, żeby się dziecko urodziło. I żeby wejść do Królestwa Bożego. To nie tak, a Panie Boże, jakoś to tam będzie. A więc takie luzactwo. Taka tania Ewangelia. Rób ta, co chce ta i tak do Królestwa Bożego wejdziecie.
Nie, nie, w ten sposób to nie działa. Żeby móc wejść do Królestwa Bożego, trzeba się stać gwałtownikiem. A zatem mamy zmaganie się dwóch królestw. Niektórzy ludzie sobie zadają w tej sytuacji pytanie. Dlaczego Bóg aż dotąd toleruje funkcjonowanie Królestwa Ciemności? Dlaczego nie rozprawił się jeszcze z tym diabłem wreszcie? Dlaczego? Wiecie, jakby się dobrze żyło, gdyby go nie było? To było życie. Dlaczego? Nie, to nie w Bożej naturze. Bo wtedy Bóg musiałby zacząć od czegoś zupełnie innego. Odebrać człowiekowi wolną wolę. A dał człowiekowi wolną wolę. I teraz, gdyby skasował, unicestwił Królestwo Ciemności, to człowiek nie miałby żadnego wyboru. Prawda? Byłby skazany tylko na Królestwo Światłości. Nie byłoby Królestwa Ciemności. Byłby skazany tylko na Boga. Nie byłoby diabła. A ileż ludzi woli Jego niż Wszechmogącego. I w związku z tym, że człowiek ma wolną wolę, musi mieć przynajmniej dwie możliwości wyboru. Czarno lub białą. Tylko te dwie możliwości. Żeby miał z czego wybierać. A wiecie dlaczego? Bo Bóg nie chce niewolników, ale chce synów i córki z wyboru. Wybrałem sobie Ciebie, Boże, i nic mnie od Ciebie nie odłączy. A nie tak, no nie miałem innego wyboru, no więc skazany byłem na to, żeby być Twoim. Nie, Bóg daje człowiekowi wolną wolę. I dlatego te dwa królestwa muszą obok siebie funkcjonować, żeby człowiek mógł dokonywać, ludzie mogli dokonywać wyborów. Może pomyślicie, no widocznie Bóg nie ma siły, mocy, aby pokonać Królestwo Ciemności, diabła samego. Zauważcie w Biblii, że ilekroć razy dochodziło do walki, to nigdy Bóg nie stawał naprzeciw szatana. Bo on go nie traktuje jako partnera do walki. Najczęściej oddelegowywał kogo? Jednego z archaniołów. Najczęściej był to archanioł Michał. Bo przecież szatan jest tylko stworzeniem. Bóg nigdy nie stanął twarzą w twarz z diabłem, aby się z nim zmagać. Nie, nie, zawsze kogoś niższego archanioła oddelegowywał. Ale przyjdzie taki czas. On już niedługo przyjdzie, że ten, który zwodził świat i który doprowadził tak wielu ludzi do tragedii, zostanie związany i wrzucony do jeziora ogniem gorącego. I tam się jego historia, historia jego królestwa na zawsze zakończy. No, wrócimy jeszcze do tej ważnej myśli w którymś momencie. Bo w zasadzie miałem dzisiaj mówić na temat dunamis, mocy i exousia, prawa. No ale nie powiedziałem tego, zakończyliśmy na tym.